Pilnik Krzysztofa Jana Niewolnego. Zabłądziłem. Gdzie ja jestem? Zabłądziłem! Co to za miejscowość? Jakiś gościu mnie ściga. Nie mogę oddychać! Znaleziono nieżywego mężczyznę w samochodzie marki Nissan. Mężczyzna ten był pod wpływem silnie działających leków psychotropowych. Ale tutaj jeszcze jest coś. Nie znaleziono jego wnętrzności. Wyobraźcie sobie państwo, że stracił wszystkie wnętrzności. Ktoś mu je wyjął. To tyle z najświeższych informacji. Jakiś gościu mnie ściga. Jakiś gościu mnie ściga. Nie znaleziono jego wnętrzności. Wyobraźcie sobie państwo, że stracił wszystkie wnętrzności. Ktoś mu je wyjął. O kurde, radio budzik się włączył. O jeny. Ja żyję. To był tylko sen. Ale fajnie, żyję. Żyję. Co to jest? Gdzie ja jestem? Radio budzik mnie obudził? Ja żyję!
O jeny, jak się cieszę, że żyję! Trzeba jechać na browara to uczcić, to był tylko sen. Kuźwa, jaki realistyczny, jeszcze takiego snu nie miałem nigdy. Jeny, co człowieka może spotkać w życiu, muszę uważać. Ale najważniejsze, że to był tylko sen, tylko sen, tylko sen, tylko sen, tylko sen, tylko sen. Wieśniaki, to fajni ludzie są. Z najświeższych informacji. W Grudziądzu w bloku przy ulicy Warszawskiej znaleziono nieżywego mężczyznę. Mężczyzna podobno od tygodni uskarżał się na to, że nie może oddychać. Na razie sekcja zwłok nie wykazała żadnej przyczyny jego śmierci. Bardzo ciekawe, ale przechodzimy do kolejnych informacji. W Łodzi... Koniec, 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 koniec.